służbowych składach, czyli jak od paru lat jeżdżę w delegację Ostrójmiasta po Wrocław składakiem. Znaczy konkretniej w pociągu mam rower, a na miejscu przemieszczam się na dwóch kółkach. I dzisiaj opowiem o tym, jak to działa, ile to kosztuje, dlaczego tak robię i w jaki sposób, jeżeli masz ochotę, możesz pójść moim tropem. A nazywam się Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania, w związku z tym często, jeżeli to jest tylko możliwe, podróżuję, odwiedzam klientów i jak to tylko możliwe, to jadę pociągiem, a w pociągu ze mną jest mój składak. Dlaczego składak? Dlaczego nie jeżdżę samochodem, czy nie jadę taksówką, czy Uberem do pociągu? Po pierwsze, dlatego, że lubię jeździć rowerem, że jest to zdrowe. Poza tym mieszkam na wsi, gdzie dużo szybciej dojadę do najbliższego przystanku kolejki dojazdowej rowerem, niż doczekam się na taksówkę czy na Ubera. No i też mam dość dużą niezależność już na miejscu. Jeżeli pojadę do Gdańska czy do Wrocławia, to po prostu odpalam rower i jadę tam, gdzie mam dojechać. Lubię w ten sposób podróżować. Co więcej, zauważyłem, że jest to bardzo proste. To znaczy, podróżowanie z rowerem w pociągu czy w kolejkach dojazdowych jest dużo prostsze, niż mi się wydawało. Wyzwaniem jest zabieranie roweru do autobusów czy tramwajów, ale o tym za chwilę. Zresztą rower nie służy temu, żeby go zabierać do tramwaju czy do autobusu, tylko żeby się nim przemieszczać tam, gdzie jeżdżą tramwaje i autobusy. Jaki to rower? Ja mam rower Tilt 900 z Decathlonu i z racji tego, że już drugi rok go używam, to mogę z czystym sumieniem go zarekomendować. Jest to świetny rower. Oczywiście poza taką wersją podstawową, co dostałem w tym rowerze, no to dokupiłem bagażnik, kufer, też ubrania przeciwdeszczowe, no bo to niekiedy ktoś mnie pyta, to kiedy tym rowerem jeździsz? W jakim miesiącu, jaka pogoda? W ogóle to staram się przez cały rok jeździć. Jak mi mówili starzy Szwajcarzy, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Także w kufrze rowerowym mam po prostu ubranka na deszcz i po prostu nieprzemalną kurtkę i spodnie. Świetnie sobie dają radę, jeżeli gdzieś tam raz czy drugi spotkał mnie niespodziewany deszcz. No i kolejna rzecz, która była niezwykle ważna, gdy się zaopatrywałem w ten rower, to dodatkowe oświetlenie. To znaczy i dodatkowa mocna lampka z przodu i co ważniejsze, mocna, dobra lampka z tyłu, a w zasadzie dwie lampki z tyłu, bo niejednokrotnie jestem zmuszony jechać ulicą, a u nas kierowcy różnie traktują rowerzystów. Niektórzy bardzo porządnie omijają metr, półtora metra, niektórzy to tak naprawdę, że można by łokciem dotknąć lusterko, więc dobrze by cię widzieli przynajmniej, jeżeli cię wyprzedzają, bo najgorzej jak cię będą wyprzedzać, nie wiedząc, że ty w ogóle tam jesteś. Ile coś takiego kosztowało i czy to w ogóle jest jakaś oszczędność, czy kupując rower zaoszczędzisz na podróżach? Trudno im powiedzieć. Znaczy, no, moją główną intencją przeskoczenia na rower to nie była oszczędność finansowa, tylko to, żeby się ruszać, żeby jeździć rowerem. Natomiast prawdopodobnie, jeżeli by to porównywać z wyjeżdżaniem samochodem, no to zakup roweru i te bilety kolejowe, które płacę, to przypuszczalnie jest dużo, dużo mniej. No właśnie, bilety kolejowe, jeżdżę pociągiem. Czy każdym pociągiem i bez problemu można zabierać rower? Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o rower, to nie. To taki normalny rower, taki nieskładany, no to możesz przewozić w tych pociągach, w których są miejsca do przewozu rowerów. Natomiast jeśli chodzi o składaki, są specjalne przepisy. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli nie chce mi się tego roweru składać, pakować w opakowania, to normalnie kupuję bilet rowerowy w takim pociągu, w którym można wozić rowery. On kosztuje tam chyba 9 czy 10 zł taki bilet. Wieszam sobie mój składaczek na wieszaku na rowery i mam święty spokój. Natomiast zdarza mi się niejednokrotnie, że jadę takim pociągiem, że nie ma wagonu dla rowerów i wtedy przepisy kolejowe mówią o tym, że jeżeli twój rower składany jest złożony, jest w pokrowcu i zmieści się na tej przestrzeni, która jest przeznaczona na bagaże, to w ogóle nie musisz za niego płacić. Natomiast jeżeli mimo złożenia i tego, że jest w pokrowcu, nie zmieści się w miejscu przeznaczonym na bagaże, to musisz kupić bilet na duży bagaż, tam 5 czy 6 zł. No i z zasady, jeżeli jeżdżę pociągami przedziałowymi, no to w przedziałowym rower się nie zmieści w tym miejscu przechowywania na bagaż, w związku z tym płacę bilet bagażowy. Natomiast w Pendolino czy tych innych takich większych bezprzedziałowych te miejsca na bagaż są tak duże, że po złożeniu tego składaczka kładę go tam w pokrowcu, mieści się, nie muszę za niego płacić dodatkowego biletu. I to jeśli chodzi o pociągi, i to jest w sumie najważniejsze w wyjeździe na delegację, dlatego że bierzesz rower i jedziesz w delegację. Więc może się zdarzyć, że czy z powodu
pogody, czy awarii, czy jakiegoś naprawdę bardzo dużego dystansu na terenie miasta, że potrzebujesz zabrać rower do tramwaju czy do autobusu. I to już nie jest takie proste, bo ogólnym założeniem w większości miast Polski, z tego co widzę, jest coś takiego, że rowery nie służą do tego, żeby z nimi jeździć tramwajem czy autobusem, chyba że wyjątkowo musisz to zrobić właśnie z wcześniej wymienionych powodów. I teraz ze składakiem jest o trochę prościej, że jeżeli go złożysz, jeżeli go wpakujesz w pokrowiec, no to jest traktowany jak większy bagaż. Więc tutaj składaczka możesz do takiego wagonu tramwajowego czy do autobusu możesz wnieść. No i jeżeli to jest jako bagaż, to nie płacisz biletu. W niektórych miastach zaś są jakieś tam przedziały wielkości bagaży, więc wtedy ewentualnie dodatkowy bilet musisz zapłacić. Zresztą podobnie jest w przypadku kolejki dojazdowej, tej warszawskiej kolejki dojazdowej, którą ja dojeżdżam do pociągu do Warszawy Zachodniej czy do Śródmieścia. No to wtedy po prostu, jeżeli poskładam sobie mój składaczek, będzie w pokrowcu i się zmieści w miejscu na bagaż, nie muszę do niego płacić. Gdybym go nie złożył, wtedy płacę bilet rowerowy. To, jak widzisz, jest normalny składak, normalny w znaczeniu nieelektryczny. I ktoś mnie pytał, czy niewygodnie byłoby może elektrykiem, bo faktycznie w tej linii składaków Decathlonu są też elektryczne. Nawet się zastanawiałem nad elektrykiem i wiele argumentów przemawiało za tym, żeby kupić elektryka. Nawet go sobie kiedyś tam testowałem, jeżdżąc po sklepie Decathlonu. Ale to, co mnie przekonało, żeby jednak kupić rower bez silnika, to był ciężar, bo te rowery, te składaki, które mają silniczek elektryczny i baterie, one były sporo cięższe. I teraz, o ile z tym rowerem, jeżeli go sobie poskładam, to bez problemu, nawet jeżeli gdzieś tam do klienta muszę wnieść po schodach, mogę go wnosić. Natomiast już te kilka kilo, gdzie ten składak z silnikiem dobija do 20, czy nawet z jakimś bagażem powyżej 20 kg, to już byłoby niewygodne. Podobnie z pociągiem. Jeżeli tam gdzieś jestem w dworcu, po schodach na dworcu muszę przenieść, to taki kilkunastokilogramowy składaczek bez problemu mogę wnieść. Ten z baterią, ten z silnikiem byłby już cięższy. Także w moim przypadku padł wybór na normalny rower, nie elektryczny, dlatego że jest po prostu lżejszy. Dobra, co jeszcze warto powiedzieć? No z takich dodatków, prawda, gadżetów, bo jeżeli sobie tam spojrzysz w opisie tutaj na YouTubie, gdzie wypisałem wszystko, co do tego roweru dokupiłem, jaki to rower, jakie kufry, jakie światła i tak dalej, no to jeszcze spoglądam, co warto mieć w przypadku jazdy rowerem. No to takie oczywistości oczywiście jak kask, bagażnik, kufer, oświetlenie, o tym mówiłem. Czy jest to wygodne, czy to się sprawdza? To pewna jest sprawa indywidualna. Mnie się sprawdza i uważam, że był to świetny wybór. Czy konkretnie ten model, tak, Tilt 900, rekomenduję, czy znam jakiś inny? No powiem szczerze, że z linii Decathlonu kiedyś u mojej córki testowałem Tilta 500, czyli taką prostszą wersję. Ona się głównie różni tym, że ma mniejszy zakres przerzutek i jest chyba trochę skromniej wykonany. Też bardzo dobry składak. Natomiast gdybym ja miał jeszcze raz kupować, to z całą pewnością tego Tilta 900 bym kupił. Jeszcze przed nagraniem tego dzisiejszego materiału zadzwoniłem do Decathlonu, żeby zapytać, ile tych rowerów mają. Bo mówię, słuchajcie, no jak ja puszczę ten film i moi znajomi zaczną szukać tego roweru, aby się okazało, że go nie ma, to będzie wstyd. No i pani mi sprawdziła w stanach magazynowych i mówi, trochę jeszcze mamy w sprzedaży online, ale już są zamówione kolejne 400, także spokojnie będą. W związku z tym mogę wam powiedzieć, będą, więc jeżeli szukasz składaka, gdzie jest taka dobra relacja jakości do ceny, czyli nie jest to jakiś tam drogi, dziesięciu, kilkunastotysięczny składaczek ekskluzywnej firmy, bo wiecie, że też takie istnieją, ale nie jest to jakiś taki najprostszy, który bez przerzutek i bez standardów mógłby być wyzwaniem, to ja myślę, że ta linia, że ten składaczek Tilt 900, przynajmniej dla mnie, to jest dobry taki balans między jakością i ceną. W momencie, gdy nie było pandemii, to praktycznie każdego tygodnia wiele kilometrów nim robiłem i się sprawdzał. Teraz nieco mniej, ale wciąż go używam i wciąż jest w bardzo dobrym stanie. Także to tyle takiego mojego poradnika na temat służbowego składaka, czyli rowerem w delegację. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, komentarze, to proszę tutaj w YouTubie, chętnie się ustosunkuję, chętnie porozmawiam. Tak jak mówiłem w opisie pod filmem YouTubeowym, wszelkie linki, jaki to rower, jakie akcesoria, także możesz sobie tam poklikać, zobaczyć, sprawdzać. Mam nadzieję, że było to przydatne. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za potwierdzenie tego łapką w górę. Też oczywiście subskrypcja tego kanału, podawanie dalej innym zawsze jest mile widziane. Trzymajcie się, pogodnie pozdrawiam.